przełom 2020 roku przyniósł poprawę bezpieczeństwa w Sanoku. Pod koniec 2019 roku zakończyły się prace przy osuwisku nad ulicą Rybickiego, które zagrażało bezpieczeństwu pieszych. Skarpem wzmocniono siatką stalową i tym samym zabezpieczono drogę przed obrywami skalnymi. Z wyremontowanego tarasu widokowego rozciąga się widok na rzekę i miasto, rozparte na lewym brzegu Sanu. Atrakcją jest chodnik prowadzący do skansenu. Po remoncie nie tylko spełnia swoje podstawowe zadanie, ale też może stanowić atrakcję ze względu na układ kostki, nawiązujący do ludowych wzorów huculskich i bojkowskich, które przed wojną były też inspiracją dla słynnego lwowskiego architekta Jana Lewińskiego. Kolorowe chodniki, nawiązujące wzorem do lokalizacji albo nazwy ulicy, planowane są w różnych częściach miasta. Sanoczanie długo wyczekiwali umocnienia skarpy poniżej rynku, nad ulicą Podgórze i schodami franciszkańskimi. Niezabezpieczone należycie osuwisko zagrażało m.in. kościołowi i klasztorowi ojców franciszkanów oraz kamienicom na rynku. Prace przy zabezpieczeniu wymagały też m.in. wycinki drzew. Na miejscu wyciętych już rosną nowe drzewka. Wkrótce skarpa zazieleni się, a wokół niej powstaną kwietne łąki. Na zabytkowych murach pojawiły się pęknięcia. Prace zwolniły tempo ze względu na odkrycia archeologiczne. W wykopie archeologom kolejno ukazywały się zróżnicowane chronologicznie elementy pochodzące z różnych okresów historycznych. W trakcie trwania inwestycji przy kościele i w klasztorze ojców franciszkanów prowadzone również były badania archeologiczne związane z tym, że jest to obiekt zabytkowy, które miały na celu potwierdzić, czy w tym miejscu znajduje się cmentarz przykościelny i czy ewentualnie biegł tędy średniowieczny mur obronny, o którym wiedzieliśmy, że jest w innych częściach naszego miasta. No i założony przez nas wykop archeologiczny okazał się strzałem w dziesiątkę. Rzeczywiście udało się natrafić na wszystkie te elementy, o których mówiliśmy i o których marzyliśmy, a przy okazji dowiedzieć się nieco o historii miasta. I rzeczywiście, poczynając od najstarszych czasów, okazało się, że nasz kościół dzisiejszy stoi częściowo, został wzniesiony częściowo na średniowiecznym murze obronnym, który prawdopodobnie został wykonany w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Niestety tylko część tego muru udało nam się odsłonić, no ale mamy już pewność taką, że całe miasto było niegdyś obwiedzione tym murem obronnym. Drugą taką rzeczą ważną, zresztą ten mur przez nią był zniszczony, był fakt, że w XVIII wieku założono w tym miejscu cmentarz. Właściwie nawet nie założono, tylko przeniesiono. Prawdopodobnie nie było już miejsca w okolicach klasztorów w innych miejscach i tutaj postanowiono chować zmarłych. Natrafiliśmy na 9 pochówków różnych osób, prawdopodobnie kobiet i mężczyzn. Na razie są one w opracowaniu antropologicznym. Niewyposażonych, ale generalnie prawdopodobnie należących do wyższych warstw społecznych Sanoka, z tego względu, że wszystkie te osoby pochowano w trumnach okutych miedzianymi nitami. Także to jest taka ciekawostka. Najbardziej obficie pochowany był najgłębszy pochówek, kobiecy, to wiemy na pewno, w którym natrafiliśmy na taką oto kolię wykonaną z kamieni półszlachetnych, z kryształu górskiego między innymi. Ta kolia spoczywała w okolicach szyi tej kobiety, która była tam pochowana. Z innych takich ciekawostek to taka, że natrafiliśmy też na mur, który ograniczał ten cmentarz i ograniczał całe wzgórze właśnie kościelne, wzgórze, na którym przebywali franciszkanie. Był to taki mur oporowy, który miał powodować to, że no, nic się tam nie zsuwało wzdłuż zbocza, bo niestety w ciągu wieków wiele, wiele warstw ziemi i kawałek wzgórza na pewno się osunęło, więc te działania, które miały na celu wzmocnienie skarpy, no, na pewno doprowadziły też do uratowania dziedzictwa archeologicznego.